Powojenne bibliotekarstwo publiczne w Lesznie ma 70 lat. Jubileusz świętowano w leszczyńskim ratuszu, a połączono go z Dniem Bibliotekarza i Bibliotek, podczas którego wręczono nagrodę imienia Heleny Śmigielskiej oraz Liścia Miłożębu. Sala leszczyńskiego ratusza dawno nie widziała tylu gości. Ci przybyli tam, by świętować jubileusz 70-lecia powojennego bibliotekarstwa publicznego w Lesznie. Bogatą historię leszczyńskiej placówki, która mieści się przy ulicy Bolesława Chrobrego, przybliżyła Małgorzata Halec, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Stanisława Grochowiaka. Maj 1945 roku to był ten czas, kiedy była organizowana pierwsza powojenna publiczna biblioteka w Lesznie. I była to publiczna biblioteka i czytelnia Towarzystwa Czytelni Ludowych. Potem powstała powiatowa biblioteka publiczna oraz miejska biblioteka publiczna. Ja myślę, że na taką szczególną pamięć zasługuje ta pierwsza z nich, chociaż oczywiście szanować chcemy dokonania wszystkich instytucji poprzedniczych Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Dyrektor Halec wspominała ważne wydarzenia z życia biblioteki oraz mówiła o osobach, które zapisały się na kartach placówki. Wymieniła m.in. Anielę Frąckowiek-Równę, Franciszkę Piesicką, Helenę Śmigielską i Irenę Nawrocką. Ta ostatnia była pierwszą kierowniczką Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jubileusz 70-lecia połączono z obchodami Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Jego tradycją jest wręczenie nagrody imienia Heleny Śmigielskiej. Ta przyznawana jest aktywnym bibliotekarzom regionu. Przez 12 lat, mówię, w lutym 2013 roku Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polski podjął uchwałę o ustanowieniu nagrody imienia Heleny Śmigielskiej. Przyświecała nam myśl, aby promować bibliotekarza, szczególnie aktywnego środowisku, członka SBP Stowarzyszenia Działania Oddziału Leszczyńskiego, czyli powiatu leszczyńskiego, grosnyńskiego, prawickiego i gościńskiego, którego praca ma istotne znaczenie dla rozwoju teorii i dostosowania praktyki bibliotekarskiej oraz informacyjnej oraz poprzez działania w swoim środowisku lokalnym, propagowanie i rozwój kultury, zwłaszcza książki i czytelnictwa. W tym roku nagroda powędrowała do rąk Katarzyny Braszak, dyrektor Biblioteki Publicznej w Czempiniu. Kiedy usłyszałam, że zostałam laureatką nagrody, odjęło mi mowę, a mówić lubię dużo, nie kryła radości Katarzyna Braszak. Jest ogromne wyróżnienie. Ja cieszę się, bo też jestem nauczycielem kształcenia i zaczynałam pracę jako nauczyciel, że właśnie pani Helena również była nauczycielem, więc tutaj jak najbliżej ze sobą mamy wiele wspólnego, tak bym powiedziała. Bardzo cieszę się, że pracuję w bibliotece. To jest to, co lubię robić. Lubię działać, jestem taką niepokorną duszą. Przyznano także nagrodę Liścia Miłożębu dla wydawcy za najlepszą publikację o regionie. Otrzymało ją Gminne Centrum Kultury i Rekreacji imienia Jana Zdomachowa-Bzdęgi za publikację albumu Biskupieński Rok Obrzędowy. Nagrodę odebrali Krzysztof Polowczyk oraz Mikołaj Andrzejewski. Wyróżnienie otrzymała Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior w Lesznie. W ten sposób doceniono dwie publikacje, Cztery pory roku i Co wieś, to inna pieśń. Kilka miesięcy temu marszałek województwa wielkopolskiego wyróżnił nas pierwszą nagrodą za najskuteczniej, najefektywniej wydane środki unijne, ponieważ między innymi tą działalnością się ta grupa zajmuje, skupia wszystkie środowiska, wiele środowisk, kulturowe, sportowe, biznesowe, gospodarcze, generujące takie wartości, takich cudownych ludzi, jak przed Państwem dzisiaj jestem. Wiedzieć to, że jesteśmy najlepsi, to jedno, że wydaliśmy dobrze pieniądze, to drugie. Ale to, że wydane pieniądze zostały jeszcze tak pięknie docenione i nagrodzone, to największa zdobycz, a nawet powiem wręcz bezcenne. Dziękuję za wyróżnienie. Koleżankom i kolegom bardzo serdecznie dziękuję, bo to ich zasługa. Dalsze uroczystości 70-lecia kontynuowano przy ulicy Bolesława Chrobrego.